Uczniowie Wałbrzyskiego Zespołu Szkół Politechnicznych mieli okazję porozmawiać z astronautą znajdującym się 380 km nad kulą ziemską. Za pomocą technologii telemostu połączyli się z Międzynarodową Stacją Orbitalną ISS, poruszającą się z prędkością 28 tysięcy km na godzinę. Po lewej stronie, w lewym rogu, mamy lokalizację stacji, którą będziemy się łączyć przy pomocy łącza telefonicznego. Dla uczniów Wałbrzyskiego Energetyka rozmowa trwająca około 8 minut była spełnieniem marzeń. Młodzi elektronicy pod kierownictwem Dariusza Ciska starali się o możliwość połączenia ze stacją orbitalną od 2 lat. Była to skomplikowana procedura wymagająca uzyskania m.in. zgody od NASA. Zespół Szkół Politechnicznych w Wałbrzychu jest drugą placówką w Polsce, której się to udało. Mieliśmy po prostu od dziecka, każdy miał zainteresowanie kosmosem, każdy chciał po prostu, wiadomo, jak mały chłopiec, każdy chciałby na przykład wylądować na Księżycu. Nasz po prostu pomysł się tak też zrodził w tym wypadku. To magnes dla tych gimnazjalistów, którzy szukają ciekawych wyzwań, tego, co chcieliby realizować w swoim życiu. Ja cieszę się, że nasze szkoły mają pomysły na te ciężkie czasy. My nie musimy zamykać szkół, potrafimy znaleźć taką alternatywę dla niszu i ściągać młodzież spoza powiatu wałbrzyskiego. Do uzyskania połączenia niezbędny był specjalny telefon konferencyjny. Urządzenie zostało przerobione, by można było do niego podłączyć mikrofon zewnętrzny oraz głośniki. Połączenie odbywało się metodą krótkofalową za pomocą stacji pośrednich. Najpierw nawiązano kontakt z Belgią, która następnie przekierowała połączenie do Kalifornii. Amerykańska stacja umożliwiła z kolei transmisję z Międzynarodową Stacją Orbitalną. Wałbrzych. Name of city is Wałbrzych. Okay, this is the first student. Welcome to Sierra Papa 6, Papa Bravo Alpha. Welcome to the ISS. Na stacji orbitalnej ISS pracuje 6 astronautów. Satelita okrąża kulę ziemską w około godzinę. Uczniowie połączyli się z Donaldem Petitem, który jest członkiem załogi stacji. Na rozmowę mieli jedynie 9 minut, gdyż przez tak krótki czas znajduje się ona w strefie umożliwiającej kontakt radiowy. Which planets of our solar system apart from Earth can you see through the window in cupola module on the ISS hour? The cupola module is nadir, so it looks mostly at Earth, and you can only see about 20 degrees above the Earth horizon. So only the inferior planets, Mercury, Venus. Wiele pytań jest o życie na stacji kosmicznej. Jak ono wygląda, jak astronauci śpią, czym się zajmują i ogólnie opisy stacji kosmicznej, co oni tam robią, jak już mają te elementy na tej stacji. Okay, thank you. This is Sierra Papa 6, Papa Bravo Alpha. Thank you. Połączenie wszyscy uznali za ogromny sukces, który został nagrodzony gromkimi brawami. Młodzi elektronicy nie spoczywają jednak na laurach. W przyszłości chcieliby nawiązać bezpośredni kontakt satelitarny ze stacją. Już 25 lutego z kolei podopieczni Dariusza Ciska organizują w Szczawińskim Tea Parku zawody z udziałem własnoręcznie zbudowanych robotów.